że to już jest parodia. Pomysł w ogóle powstania takiej komisji. Czego parodia? No powiedzmy, czy pedofilia jest tylko wśród księży? Może zrobimy komisję na przykład, która będzie badać pedofilię wśród nauczycieli, prawda? Prawda? Ksiądz, który wkłada ręce w spodnie 13-latka, który analizuje się jego ręką, który wkłada mu w palce podbyt, który robi jeszcze perfidnie zdjęcia na koniec. Trzeba zrozumieć w końcu, że ksiądz to jest człowiek. Człowiek, a nie jest to postać święta, tak jak człowiek, tak jak każdy z nas i ma prawo do popełnienia pewnych grzechów, błędów, prawda?